ponad 100 nominowanych, 18 zwycięzców i tyle samo wyróżnionych. To bilans 10. edycji Nagród Starosty Powiatu Kartuskiego Perła Kaszub. Prestiżowe nagrody wręczono podczas uroczystej gali. Otrzymali je mieszkańcy, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju powiatu, a szczególnie na rzecz kultury i promocji Kaszub. Perła Kaszub ma już 10-letnią tradycję, a nominowanych do niej z roku na rok przybywa. W tym roku padł zdecydowany rekord pod względem liczby nominacji. Od 10 lat mamy zawsze kłopot z wybraniem, bo jest rzeczywiście bardzo dużo zgłoszeń. Natomiast w tym roku było ich ponad 100 zgłoszeń od mieszkańców, od instytucji, od organizacji pozarządowych. Oprócz tego, zgodnie z regulaminem, kapituła ma prawo również swoje propozycje zgłaszać. Wśród laureatów pereł i wyróżnionych znaleźli się między innymi księża, sportowcy, artyści oraz właściciele firm i kaszubskie gospodynie. Zaskoczona byłam bardzo, nawet nie umiałam coś powiedzieć. Tak mi po prostu serce pikało, ale no, cieszę się ogromnie. Do naszego przedszkola uczęszcza 190 dzieci i w końcu się cieszymy, że zostaliśmy docenieni pierwszy raz za pracę z dziećmi. Mi tam na nagrodę Żydny nie liczył i nie liczył. One przywodzą tam w niebie nagrodę, jak my sobie dostaniemy tam. Natomiast to dać nagrodę, wiele było pucharów w sportce, a to jest taki pierwszy rys, inną nagrodę. Perła Kaszub jest symbolem i ukoronowaniem aktywności mieszkańców. Można ją otrzymać tylko raz. Władze powiatu pomyślały jednak również o tych, którzy po otrzymaniu tej prestiżowej nagrody nie spoczęli na laurach i nadal się rozwijają. Była potrzeba, żeby wymyśleć coś innego, czyli ta super perła to dla tych, którzy już mają w swoim zasobie perły, ale ich potencjał jest po prostu nieograniczony i trzeba również dalej ich doceniać. W tym roku super perłę otrzymało 5 laureatów. Jerzy Gawroniak z Ośrodka Wczasów Zdrowotnych Uzbuja w Gołubiu, działacz kaszubski i samorządowiec profesor Brunon Synak, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i... To jest to wielki prestiż, ogromne wyróżnienie i właściwie taki wielki kop, żeby dalej prowadzić to, co prowadzę i jeszcze bardziej pilnować jakości i prestiżu mojej firmy. Jest to na pewno zaspokojenie pewnej próżności, którą każdy człowiek posiada, aczkolwiek mówię, nie jestem kolekcjonerem statuetek, odznaczeń. W 10-letniej historii plebiscytu łącznie uhonorowano 219 podmiotów. Przyznano 82 perły, 15 super pereł, 34 nagrody specjalne, 85 wyróżnień i 22 listy gratulacyjne. Jubileuszową galę poprowadził Maciej Miecznikowski, lider zespołu Leszcze. Impreza zakończyła się koncertem Ireny Santor.